Kiedy pierwszy raz go podłączyłem, to tak stałem z boku i patrzyłem, rypnie, nie rypnie, wybuchnie, nie wybuchnie. Czy ja mam go wynieść na balkon, czy może nie, a może do lodówki wsadzić? Nie dosyć, że nie czytam, wynoszę przywieszkę, której nie powinienem wynosić, to później jeszcze z tego robię wielki rabat. Ale przetestuję, bo chcę zobaczyć, po jakiego grzyba do pojedynczego aparatu dokłada się Dynamic Island. Cześć, witajcie. Dzień dobry, kochani. Powolutku zbliża się wiosna, to coraz większymi krokami na szczęście, a my szybko dzisiaj, raz, że przepraszamy, że w zeszłym tygodniu nas nie było, to przeze mnie. Niestety byłem niedysponowany bardzo mocno. Natomiast dzisiaj mamy bardzo dużo do opowiedzenia, w związku z tym zaczynamy z kopyta. A zaczynamy, słuchajcie, moi drodzy, od rewolucji kolejnej, która ma się odbyć w naszej branży mobilnej, od rewolucji związanej z bateriami. Do tej pory znane wam ogniwa litowo-jonowe, czy litowo-polimerowe, które też są litowo-jonowymi, mają zostać zastąpione ogniwami krzemowo-węglowymi. Zobaczymy, jak to będzie. A rzecz pokazał na targach MWC Honor. Honor zapowiedział takie baterie w dwóch swoich modelach, w Honorze 5 Pro i w Honorze 5 Ultimate, z tym, że niestety, albo może stety, nie mam pojęcia, te baterie dostaną honory wyłącznie w dystrybucji chińskiej. Przynajmniej takie są na dzisiaj informacje. No generalnie w zasadzie w przypadku Honora możemy mówić głównie o dystrybucji chińskiej, bo poza Chinami no, są sprzedawane w niektórych krajach, ale tak bardzo, bardzo jeszcze nieśmiało, nie? To znaczy honory w Europie są globalnie sprzedawane. Ja nie mówię, że nie, tylko tak... Ta dystrybucja nie jest jakaś szumnie, wiesz, szumnie ogłaszana. No, są, bo są i tyle, natomiast do powrotu to jeszcze trochę brakuje im. Ale same telefony całkiem okej im wyszły, to trzeba przyznać. Ale do jakiego powrotu? Znaczy Honor z Europy nie wychodził, Adaś, nigdy. Z Polski wyszli, tak? W Polsce ich nie ma. Nie mają dystrybucji, natomiast w krajach europejskich dystrybucję Honor ma. Oczywiście. Ogłasza na Chiny Honory Magic 5 Pro i Magic 5 Ultimate z bateriami 5450 mAh, natomiast na Europę z bateriami 5100 mAh. Ta nowa technologia oparta na anodach krzemowo-węglowych no, pozwala na 13% większe upakowanie jakby energii w baterii. Czyli bateria nie zmienia swojej objętości fizycznej, natomiast ma wyższą pojemność i to jest dosyć fajne. Natomiast jeżeli chodzi o samą serię Magic 5, która została pokazana na MWC, to te dwa, o których wspomniałem, te dwa, które dostaną jakby w Chinach te lepsze baterie, mają bardzo podobne specyfikacje, różnią się dosyć mocno w designem i to sobie musicie obejrzeć po prostu na zdjątkach. Natomiast globalnie rzecz biorąc, oba te smartfony mają OLED-owe wyświetlacze 6,8 cala przy 120 Hz pracujących, są to flagowce, w związku z tym są Snapdragony 8 generacji drugiej. Jest IP68 w obu tych modelach. Różne są pamięci, bo w Ultimate jest, zdaje się, tylko na dziś ogłaszany 512-16 RAM-u. Natomiast jeżeli chodzi o Pro, to jest 256, 512 i 812 albo 16 RAM. Takie same są zestawy aparatów fotograficznych, są 350, jedna zwykła, warto wspomnieć może, że przysłonę ma 1.6. Jedna szerokokątna i jedna teleportretowa z powiększeniem 3,5 raza albo stukrotnym, ale cyfrowym niestety, księżyc można robić. I ładowanie jest dosyć fajne, bo bez względu na pojemność baterii ładowanie jest 60-watowe albo 50-watowe indukcyjne. Najsłabszym modelem jest Magic 5 z OLED-em troszeczkę mniejszym, 6,73, ale też przy 120 Hz pracującym i również Snapdragonem 8 generacji drugiej. Są zestawy pamięci 256, 512, 12 albo 16 GB RAM-u. Inne są aparaty fotograficzne 54, 50 i 32 megapiksele. Powiększenie tylko 2,5 raza albo 50
krotne cyfrowe. I bateryjka 500 tutaj bez wyjątku, chyba identyczna również w Chinach. I 66 W ładowanie, także to mniej więcej tak. I jeszcze, ale to tylko, bo ta seria jest jakby, ta seria Honora jest najbardziej spektakularna. Wspomnę jeszcze tylko, w Chinach miał premierę, nas on średnio interesuje, Nova 10 Yaf Edition ze Snapdragonem 680, IPS-owym wyświetlaczykiem, bateryjką kiepską, bo 4000 mAh, ale z 66-watowym ładowaniem. Z pamięciami 128, 256 i 8 giga RAM-u i głównym aparatem 108 megapikseli. Ma oczywiście tych aparatów więcej, ale one są nieistotne. Tak, warto dodać, że my go znamy w zasadzie jako Nova 9 SE, bo to jest praktycznie ta sama specyfikacja i Nova 9 SE jest do kupienia w Polsce. Ty, Adasiu, natomiast widziałeś, zdaje się, w Barcelonie w Nubie Z50 Ultra. Dobrze pamiętam? Wiesz co, nie. Jeszcze nie było. Jeszcze jej nie było. Widziałem Axona, bardzo podobnego. Okej. Natomiast no, to, co pokazała Nubia, to po prostu opad szczęki, aczkolwiek mnie ta szczęka opadała już stosunkowo wolno, bo ja tam podobną Nubię niedawno testowałem, z tym, że w gamingowym wydaniu, i wtedy miałem opad szczęki na widok wyświetlacza. Więc w każdym razie zwróćcie koniecznie uwagę, Nubia Z50 Ultra, również w wersji Starry Night, ci, którzy znają Nubię, to wiedzą, że tam dorzucają jeszcze dodatkowo fajnie, plastycznie opracowaną wersję specjalną. Tak jest, ona jest inspirowana malarstwem Van Gogha. No i słuchajcie, to co jest tak naprawdę kluczowe w tym telefonie, to jego ekran, bo niby, dobra, no AMOLED jak AMOLED, tak? Ale popatrzcie na ramki, ja nawet tu wyszczególniłem dokładnie, bo jest się czym pochwalić. Po bokach 1,48 mm, na krótszych bokach, czyli góra i dół, 1,68. Co ważne, ramka jest symetryczna. Czyli nie ma tego zgrubienia, nie ma tej brudki u dołu. No wygląda to po prostu sztosowo i jest aparat podekranowy do selfie. No i tu już, kurczę, mieszane odczucia, bo tak, słuchajcie, pstrykałem zdjęcia tym aparatem. Pstrykałem i na MWC, był ten aparat też w Nubii Gamingowej, którą testowałem, której recenzję macie na kanale. To jeszcze nie jest poziom aparatu klasycznego, czyli tego w dziurce. Jeszcze mu trochę brakuje. Ale powiem szczerze, gdybym nie był jakimś tam szczególnie dużym miłośnikiem selfie, to bardzo bym się zastanawiał, czy wolę mieć właśnie taki fajny, bezramkowy, pełny wyświetlacz, bo co jeszcze ważne, ten ekran ma bardzo mało zaokrąglone narożniki, praktycznie jest prostokątny, czy właśnie wolałbym mieć lepszy aparat do selfie. No tu trzeba rozważyć, tak? I tak naprawdę nie mam zdania osobiście, chyba bym wolał już taki ekran, bo tak jak mówię, zobaczcie sobie filmik z MWC, ja tam pokazuję bardzo podobnego Axona, który jest, można powiedzieć, no, bliskim krewniakiem tej Nubii, no bo Nubia jest submarką ZTE. No i to wygląda po prostu naprawdę bardzo fajnie i fajnie po prostu patrzy się na taki ekran. Aparat rzeczywiście wygląda bardzo fajnie, to znaczy inaczej, aparaty wyglądają w tej Nubii bardzo fajnie, tylne, bo przed nim to mnie tak naprawdę średnio interesuje. Wiecie zapewne, tak, że problem główny to jest szkło, pod którym jest ten aparat. Jakim byście aparatem, jak dobrym aparatem byście nie robili przez szkło, przez szybę, to te zdjęcia nie wychodzą niestety tak jak zazwyczaj, a do tego jak dodacie jeszcze jakieś rozbłyski, mimo tego, że szkło jest z powłoką antyodblaskową, no to to nie jest to samo. Natomiast smartfon sam w sobie jest rzeczywiście dosyć niesamowity, to jest w pełni flagowiec. Ma bardzo dobre te tylne aparaty również, przynajmniej na papierze, bo to są dwie jednostki w 64 megapiksele. Jedna główna i jedna portretowa tele, jest 50 szerokokątna, także jest całkiem fajnie. Bateryjka jest 5000 mAh, ale jest 80-watowe ładowanie z kolei do tego. Ekran oczywiście AMOLEDowy 6,8, 10-bitowy, fajny, duży, w związku z tym no, żyć nie umierać. Tak, tak. Jeszcze uzupełnię, że aparat główny i tele mają optyczną stabilizację. No i tu nie wiem, na czym to konkretnie polegało, natomiast ZTE się chwali, że to są customowe aparaty, czyli to nie są standardowe matryce, standardowe moduły, tak jak są
on je wypuszcza z fabryki, tylko one są specjalnie dla ZTE zrobione. Cokolwiek to oznacza, nie wiem, czy chodzi o obiektyw, ten główny ma ognisko 35 mm, podają tele ma 85, możliwe, że na przykład obiektywy są w jakiś sposób przerobione, nie mam pojęcia. Wiem, że tutaj w komentarzach mocno krytykowaliście nakładkę MyOS, tylko pamiętajcie o jednym, kochani, to są telefony dedykowane póki co na rynek chiński, a Chińczycy lubią, jak jest mnóstwo wszystkiego dorypane tych aplikacji tam pod korek. My mamy inaczej i bardzo możliwe, zobaczcie, co zrobił jakiś czas temu Vivo, rozdzieliło interfejsy. Vivo, które idą do nas, do Europy, mają zupełnie inny interfejs niż te, które idą do Chin. Całkiem możliwe, że ZTE, gdyby tak zechciało, mam nadzieję, że w końcu to zrobi, wejść porządnie do Europy i do Polski, nie tak troszeczkę tylnymi drzwiami po cichutku, to też mogłoby zrobić interfejs dla nas, taki jak my lubimy, golusieńki, prosty, ubożuchny, a w Chinach niech sobie ma tam dowalone, czego chce. Ja tylko powiem tak, no zawsze testując lubię narzekałem, że te telefony są nam zadżumione, zabagowane. No ten, co testowałem ostatnio, już jakby był dużo, dużo lepszy, więc wydaje mi się, że ZTE idzie dobrą drogą. A naprawdę, no polecam, obejrzyjcie sobie filmik Zenuce, pokazali bardzo fajne rzeczy już tam na stoisku, na naprawdę światowym poziomie i miło się patrzy, że firma, która swego czasu też, podobnie jak Huawei, dostała kopa od Amerykanów, jakoś się pozbierała i coś tam robi fajnego. Chociaż tak jak mówię, no niestety do Europy ta dystrybucja w Europie jest tak kulawa, jeżeli chodzi o ZTE, że szkoda gadać. Brakuje takiego porządnego, wiecie, porządnego wejścia. Miejmy nadzieję, że może im się uda w końcu rzeczywiście przynajmniej z tymi Nubiami przebić po prostu na rynki europejskie. Dokładnie. Jest trzeci flagowiec, który tak naprawdę jeszcze nie do końca jest, ale w zasadzie już jest i to jest Realme GT3. I to jest też flagowiec ze Snapdragonem, tylko tym razem to jest Snapdragon ten o oczko niższy, bo to jest 8 plus pierwszej generacji. Ale o flagowcu, znaczy mówię o nim jako o flagowcu głównie ze względu na to ładowanie 240-watowe, tak? On ma bateryjkę 4600 i 240 watów ładowania do pakowania. No, robi to robotę, mam nadzieję. Bo, mam no bo, nadzieję, no bo że się nie żyje, no. Jest również flagowiec ze względu na ekran na przykład, no tak? Jest... Bo jest to 144 Hz jest AMOLED. Natomiast, kurczę, patrzę na aparaty i ojej, a co tutaj się stało? No co, no cena, Jacek, no musieli na czymś przycięć, to przycięli na aparatach, no, proste. No tak, umieścili tego GT3 tak pomiędzy średnią półką a wysoką półką, tam gdzie jest ciężko sięgnąć bez stołeczka, ale jeszcze się daje, jak się wespnie na paluszki. Ja go widzę raczej jako takiego bardziej średniaka, mocniejszego średniaka. Średniaka, wyższego średniaka niż flagowiec, bo faktycznie te aparaty, no tu się z tym całkowicie zgadzam, że jest bieda, chociaż 50 z optyczną stabilizacją to no, nie jest złe rozwiązanie, natomiast pozostałe to już faktycznie dno i nędza, no 8 szerokokątna, 2 do makro, no zobacz. Słabo. Cała kasa poszła w ładowanie. Zobacz, kurczę, tutaj coraz częściej wyskakuje ponad 200 watów. Honor proponuje nowe w ogóle ogniwa i na dniach, słuchajcie, dopiero co marka, z której strony byśmy się nie spodziewali właściwie zupełnie, Infinix, zaproponowała ładowarkę 260 watów. Słuchajcie, oni się chwalą tym, mimo tego, że jakby to nie jest to marka z tych bardziej znanych. Chwalą się, że do 25% naładujecie w ciągu jednej minuty. Całościowe ładowanie to jest 7,5 minuty. 7,5, z tym, że oni nie podają tutaj baterii. Ja się doczytałem troszeczkę w informacjach prasowych, że prawdopodobnie chodzi o baterię 4400 mAh, ale oni tego dokładnie nie podają, jaka to jest bateria. Jest, słuchajcie, do tego jeszcze dokładają 110-watowe ładowanie bezprzewodowe. 16 minut do 100%. No, coś dosyć niesamowitego. Jest przewód 13-amperowy w tej ładowarce głównej, tej 260-watowej, czyli łatwo policzyć, że jeżeli by tam z 13 amperami to ładować, to byłoby 20 voltów. Ale podejrzewam, że te prądy są różne, między innymi z Power Delivery 3.0 jest. Jest to tak, kompatybilne. Są tak, cztery kanały ładowania, w związku z tym wydaje mi się, że prawdopodobnie bateria jest dzielona na cztery ogniwa, żeby każde z osobna było ładowane.
Obiecują, że po 1000 cykli ładowania bateryjka będzie nadal miała pojemność 90% wyjściowej. W związku z tym to też nie brzmi najgorzej. Chwalą się również, że po 2 latach to zachowa w ogóle najwyższą pojemność ze wszystkich baterii dostępnych na rynku. To jest dosyć niesamowite, nie? Wiesz co, powiem ci tak, i nie, bo nie jestem tak do końca zaskoczony. Przede wszystkim dlatego, że na przykład nie tak dawno, tam z miesiąc, dwa temu, zajrzyjcie sobie na kanale, testowałem Infinixa z ładowaniem 180-watowym. Kiedy pierwszy raz go podłączyłem, to tak stałem z boku i patrzyłem, rypnie, nie rypnie, wybuchnie, nie wybuchnie, czy ja mam go wynieść na balkon, czy może nie, a może do lodówki wsadzić. No nie, słuchajcie, skubany naprawdę się nie grzał. Grzał się tak, jak każdy zwyczajny smartfon podczas ładowania. Wiadomo, rośnie temperatura. Ciepła jest i ładowarka, i sam telefon. Ciepła, ale kurczę, nie gorąca. Więc wydaje mi się, że już coś tutaj zrobili do przodu i jest szansa, że to tak będzie. To jest koncern transzy, to jest duży koncern, wbrew pozorom. To, że oni u nas są nieobecni, to nie oznacza, że... To jest duży koncern. Kwestia ale tego, że po prostu nie jest to nazwa kojarzona z jakby z, no nie, po pierwsze z flagowymi nie, nie. produktami, po drugie z innowacjami na rynku, tak? Tak. Mobilnym. Słuchaj, tam mam wrażenie, Jacku, że coś tam drgnęło, bo chciałbym zwrócić uwagę waszą na film z MWC, na to, co tam widziałem i na kolejną markę, która ponoć wchodzi do Polski, to jest też koncern Transsion, a marka nazywa się Tecno. Słuchajcie, Tecno, komu to coś mówi? Mało komu, mnie mówi, Jackowi mówi, ale założę się, że wielu z was nie. Oni, słuchajcie, najpierw pokazali telefon, który ma aparat fotograficzny ze zmienną ogniskową, z jeżdżącym obiektywem. Niby nic wielkiego, ale jakoś nikt wcześniej tego w takiej miniaturze nie zrobił, no bo były Samsungi z wysuwanymi obiektywami, K-Zoomy, ale one były duże. A tutaj naprawdę malutki aparacik, ale jednak się rusza. Po czym wyskoczyli ze składakiem. Ja po prostu mówię, nie, no ja muszę to zobaczyć, bo ja nie wierzę, po prostu nie wierzę. Po czym zobaczyłem, jeszcze żeby było zabawnie, mi się to w rękach nie rozleciało, a wręcz przeciwnie, nawet wyglądało całkiem przyzwoicie. Mówię, noż, kurczę, mają, słuchajcie, zasoby. I ja bym na waszym miejscu się nie nabijał ani z Infinixa, ani z Tecno, ani z Intela, tylko patrzył, co te skubańce robią, nawet jeżeli nie robią tego, nie oferują tego w Polsce. Bo szukałem, coś mówi, że nas zaskoczą. Szukałem troszeczkę, jak to jest z zabezpieczeniami, dlatego że przy 260 watach to naprawdę muszą być porządne. Raz, że powtarzam jeszcze raz, powtarzałem to przy tym 240-watowym smartfoniku ostatnio, nie wolno używać innych kabli. Mam nadzieję, że producenci pomyślą, żeby inne kable po prostu nie pasowały do tych ładowarek, tak? To są specjalne kable, one są wysokoprądowe, mają wytrzymać odpowiednią temperaturę, mają wytrzymać odpowiedni przepływ prądu. Znaczy, wiesz, oni się... Ja chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że Infinix chwali się tym, że zamontował w tym urządzeniu ładującym 20 czujników temperatury, no i używają tam, nie wiem, ponad setkę zdaje się, nie pamiętam w tej chwili liczby, bo te 20 czujników temperatury mi utkwiło, natomiast kilkaset zdaje się technologii zabezpieczających, tak? No ale to każda duperelka jest technologią zabezpieczającą w takim wypadku. Także to tak, no, mają wytrzymać takie ładowania. Tak, patrzcie uważnie, co oni robią, bo za chwilę naprawdę mogą dołączyć do grona innowatorów już tak w pełni i zrobić nam opatrz szczęki nie raz, nie dwa razy. No ja mówię, w tym roku jakoś tak dziwnie się złożyło, że moja wizyta na MWC stała właśnie pod znakiem dziwnych telefonów z Chin, bo największe opatrz szczęki to miałem właśnie i u Tecno, i u ZTE, słuchajcie, no takie dziwne rzeczy się dzieją, bo duzi producenci, no to ojej, nudno było, a tutaj o, i czy tam jakieś Realme z 240-watowym ładowaniem, chociaż ten telefon był już znany, ten Realme. Adaś, ale odeślijmy, słuchaj, może naszych widzów tak, do twoich materiałów z MWC, tak. Dobra? Dlatego, że mamy tak, jeszcze kawał rzeczy tak. Do wspomnienia, chociaż do wspomnienia. Tak. OnePlus Ace 2V z Dimensity 9000. Zwrócił twoją uwagę, jest tam coś ciekawego? Wiesz co, szczerze, nie. Przede wszystkim nie zwrócił mojej uwagi, dlatego że jest on w Chinach póki co. A poza tym ja się naprawdę zastanawiam, pogrzyba im ten telefon, naprawdę. Bo z jednej strony jest to prawie że flagowiec,
bo ma Dimensity 9000, czyli naprawdę mocny procek, ma szybkie pamięci, ma fajny OLEDowy wyświetlacz ze 120 Hz odświeżaniem, bardzo wysoką jasnością, HDR10 i tak dalej. Z przodu Asahi Glass, z tyłu Gorilla Glass 5, czyli obudowa też jest dobrej, wysokiej półki. Aparaty w sumie, no już tu są trochę biedniejsze, bo przycięli na aparatach, szczególnie tych dodatkowych, bo główny 64 jest spoko, 16 z przodu też daje radę, no to dalej mamy już po prostu standardowo. Tam jest z tyłu dziwny szeroka, design, tam wygląda jakby były dwie diody doświetlające, no. Tam jest jedna dioda i jeden zestaw czujników. Przedziwnie zupełnie to wygląda. Oczywiście, no wiesz, pod względem stylizacji spoko, taką symetrię fajną zrobili. Nie, to nie jest brzydka rzecz. Kolory typowe dla OnePlusa, co też mi się zaczyna podobać, bo sobie zrobili, każdy nasz telefon będzie albo czarny, albo taki jasno-zielony i to jest spoko, to też mi się podoba. Ale tak się zastanawiam, no bo mamy tą 11, która całkiem fajnym telefonem jest. Mamy R-kę, czyli 11R, a ten jest gdzieś tak pomiędzy, taki flagowiec, ale z biedniejszymi aparatami, zupełnie jak tamto Realme. Próbuję, 80-watowe ładowanie, czyli też nie jest to jakiś wow, straszne, ale jest całkiem dobrze. No taki telefon, mówię, taki telefon środka, tak, no nie mam, właśnie to jest to, że ciężko mi go ocenić, natomiast ceny w Chinach są naprawdę dobre, tylko pamiętajcie ceny w Chinach. W Chinach on kosztuje tam od 1460 po 1800 niecałe, zależnie od pamięci. Pamięci można mieć 12-16 RAM-u, 256 albo 512 flesza plus kombinacje. Flash jest UFS 3.1, RAM jest ten najszybszy DDR5X. No mówię, dziwny telefon. Ja naprawdę nie pogrzeba OnePlusowi ten model. Sorry, nie mam pomysłu. No, dobra, a z kolei Samsung Galaxy M14 pokazał się w Indonezji, chyba w Indiach, zdąża na rynki europejskie. Samsung tam wpakował nowego Exynosa 1330. Dał 90-hercowy ekranik, dał, nie wiem, aparat 50-megapikselowy na przykład. No i baterijkę 6000 mAh. No co, no tani telefon, co tu dużo gadać? Z plusów, nie, no ale to fajny tani telefon, wiesz, no z 90-hercowym wyświetlaczem. Tak, to właśnie chciałem powiedzieć, no z plusów, tak, ekran, bateria jest bardzo spoko, bo baterię ma dużą, 6000. Także tu jest zacnie, ale no znowu dali 15-watowe ładowanie, więc... No to ja chciałem uczulić jeszcze, podobnie jak w większości tanich Samsungów, słuchajcie, NFC nie jest we wszystkich modelach, prawdopodobnie w dystrybucji polskiej, jeżeli się pojawi. NFC będzie, zwróćcie uwagę, gdybyście kupowali z dziwnych źródeł, czy jest NFC, zresztą ze wszystkich źródeł, gdybyście kupowali, zwróćcie uwagę, czy jest NFC. No co, z fajnych rzeczy ma microSD, ma mini jacka. Na razie jest na Ukrainie, gdzie kosztuje tam, zależnie od pamięci, bo pamięci mamy 64, odradzam, albo 128, już lepiej. 4 giga RAM-u też mogłoby być trochę lepiej, ale telefon kosztuje na Ukrainie tam 990 do maksymalnie 1075 zł. Więc nie pamiętam, jakie tam było przełożenie, ale zdaje mi się, że przed wojną na Ukrainie telefony były odrobinkę droższe, przeważnie, mówię tak bardzo ogólnie, niż u nas. Więc myślę, że u nas też te ceny mogłyby być na zbliżonym poziomie. I przy tych cenach to jest taki, no, nadający się do użycia, szczególnie ze względu na akumulację. Oczywiście. M14 na Ukrainie to Realme C55, mi się pomyliło. Realme C55, Indonezja i Indie. Natomiast Helio 88, tak 672 ekranik, 90 Hz, 64 megapiksele aparat i nic więcej. To znaczy, słuchajcie, to jest poprawny smartfonik Realme, tak? Natomiast nie, racji, nie ma tam żadnych wodotrysków. Takich smartfonów Realme nie mamy u nas na rynku co najmniej 4 pewnie w tej chwili. Zapomniałeś o jednym. On ma Dynamic Island. No on ma powiadomienie wokół aparatu do selfie. Słuchajcie, jedzie ten telefon do mnie, bo ja powiedziałem, że ja go jednak przetestuję, chociaż z Realme mi średnio po drodze, ale przetestuję, bo chcę zobaczyć, po jakiego grzyba do pojedynczego aparatu dokłada się Dynamic Island. To jest dla mnie nonsens z gatunku, słuchajcie. Powód jest jeden. Jeden powód jest. Jeden powód, że był do iPhone'a podobny.
Jacek, ale on ni chuchu nie jest podobny do iPhone'a i nie będzie nigdy. A to nie, jak iPhone to ma nie podwójny aparat. będzie? Adaś, to nie chodzi o to, żeby on był identyczny. Chodzi o to, żeby miał Ja wiodące na wiem, rynku technologie po ale prostu. to jest takie żałosne iPhone wannabe. No nie, A... słuchaj, o ile w tych Honorach, o których mówiliśmy, które mają rzeczywiście duże wycięcie na aparaty, bo tam jest jeszcze rozpoznawanie ryła w nich, to ma sens Dynamic Island, bo chodzi o przykrycie tej wielkiej jopy na aparat. To, co właśnie zrobiło Apple. Dla mnie Oni w to ogóle nie ma sensu, ale zostawmy, bo brali to dobrze. nie jest temat na dyskusję dzisiaj No po nie, prostu. dlaczego nie? A dlaczego nie? Ja uważam, że jest to temat, bo uważam, że producenci powinni unikać takich nonsensów. A sam telefon, no cóż, no tanioszka, więc no tym bardziej jest to dziwne, że w czymś takim robią coś takiego, no to jest budżet, Skoro no. już przez moment jesteśmy przy iPhone'ach, to dwie rzeczy. Po pierwsze, pojawił się nowy kolor dwóch najnowszych iPhone'ów, taki żółciutki jak cytrynka, także jeżeli czekaliście właśnie na taki kolor w iPhone'ach, to trzeba się zebrać, opróżnić portfele i skoczyć do sklepu po iPhone'a z nowym kolorem. A ja czytałem... iPhone ever. Ja czytałem w mijającym tygodniu fajną opowieść o gościu, który kajakarzu, który uratował tonącego człowieka i zgubił przy okazji iPhone'a. Ale nie wiem, w jakich okolicznościach tego iPhone'a mu wydobyli, tylko że po 7 dniach, ale z głębokości 7 metrów. I on działał! I on działał po 7 dniach na głębokości 7 metrów, przeleżał, wydobyli i nadal działał. Jak nowy. No słuchaj. Jeżeli nie był fizycznie uszkodzony, ma tą szczelność, możliwe, że była po prostu to szczelność zachowana, bo tak, nic tam się nie poluzowało. Jak coś jest dobrze zrobione, to czemu nie? Amerykanie lubią siódemki, Amerykanie wyjątkowo lubią siódemki. Jak 7 dni przeleżał na 7 metrach, szkoda, że nie napisali jeszcze, że o 19 na przykład wieczorem został wydobyty albo o 7 rano. To by było Tak. 14 jeszcze powinien być do tego. Dużo smartfonów, słuchajcie, jakby w okolicy MWC i po MWC wyskoczyło w takich wzmacnianych w ostatnich dniach. To jest między innymi Oukitel WP21 i to jest taki jeden z aparatem noc do zdjęć nocnych 20 megapikseli, głównym 64. I do tego jeszcze ma aparacik dodatkowy do obrazowania w podczerwieni. Oukitel WP22 też ma taki aparacik nie do obrazowania w podczerwieni, do zdjęć nocnych. Robi czarno-białe zdjęcia nocne, ale za to ma z tyłu wielki głośnik 4-watowy. Nie wiem, czy większy niż 4 waty. Nie wiem, czy 4,5 kiedyś nie, mówiłem, no, ale 4-watowy głośnik ma zewnętrzny. to jest Niesamowite. faktycznie prawdopodobnie najgłośniejszy smartfon, aczkolwiek wiecie, no, biorąc pod uwagę 125 decybeli, tak? renomę marki Oukitel, to boję się pomyśleć, jak to gra. Natomiast jeszcze z innych ciekawostek, tenże sam smartfon ma baterię o pojemności 10 000 mAh. No, i kosztuje 2300 mniej więcej. Są również takie telefoniki jak Ulefone Power Armor 19T z Helio 99, Corning Gorilla Glass, 120 Hz wyświetlacz. Wszystkie odporności P68, 69K, Military Standard 810H, 108 megapikseli aparat, też aparat do obrazowania w podczerwieni dodatkowy FLIR-a, 9600 mAh bateria, szybkie ładowanie 66 W, 15 bezprzewodowe. Słuchajcie, te telefony, ja wiem, że to na papierze tak wygląda. I tutaj jest tak jak z pudełkiem czekoladek, że jak zamówicie taki telefon, przyjdzie do Was z Chin, to właściwie nie wiadomo, co dostaniecie. To są co prawda marki chińskie w miarę znane, natomiast jeżeli chodzi o jakość poszczególnych produktów, może być różnie. Na papierze to wygląda świetnie. I tak, na papierze, tak. Powiem szczerze, to wygląda nawet coraz lepiej. Jest jeszcze jeden Ulefone Armor troszeczkę gorszy, 20 W, z antenką do push-to-talk, można sobie jako krótkofalówki tak używać. Tam na 400 do 480 MHz nadajnik, nie wiem dlaczego nadajnik w zakresie 1, do 2 W w każdym razie. I to też jest coś takiego, co ma baterię 10 000 mAh ponad, bo tam jest 10850, 33-watowe ładowanie, też wszystkie odporności. Gdyby te telefony rzeczywiście
praktyce odpowiadały jakością temu, co jest na papierze, no to to są świetne deale dla kogoś, kto potrzebuje telefonu do roboty po prostu. Właśnie, a pamiętasz, jak kiedyś byliśmy na targach i nam się taki, już nie wymienię marki, ale jednej z tych, o których mówisz, się rozleciał nam w rękach na stoisku? Tak, no ale no. Słuchaj, sobie tak myślę, że mija czas. Jeżeli te marki no, nadal funkcjonują na rynku, to znaczy, że chyba zapotrzebowanie jest na jest stosunkowo tak. Niedrogie, bo one nie budzą są zainteresowanie te telefony. One już nie są niedrogie. Ale te rzeczywiście fajne, te szczególnie właśnie z aparacikami do obrazowania w podczerwieni, no mają swój rynek zbytu, mają swoich nabywców, także tak, wspominam, bo są. Są bardzo ciekawe. Nawet powiem Ci, że byłem na MWC na stoisku u Lefona. Bardzo nawet chciałem przez chwilę zrobić materiał. Poszedłem z moją serdeczną koleżanką tamże i słuchajcie, telefony były w uchwytach samochodowych. W uchwytach samochodowych, z których nie wolno było ich wyjąć. Poza tym, jak pani się dowiedziała na stoisku opiekunka, że ja jestem media, to tak bardzo dziwnie zareagowała, więc stwierdziłem, dobra, są inne firmy, idę do innych, do widzenia, cześć. Także myślę, że chyba się czegoś nauczyli i telefony po prostu poprzyklejali na stałe do samochodowych uchwytów, żeby żaden tutaj gamoń z mediów nie przyszedł i im kolejnego telefonu na stoisku nie zdemontował niechcący. Tak to odebrałem i no mówię. Ja sobie myślę, że tutaj trzeba niestety ostrożniej, trzeba się liczyć z tym, że można dostać smartfona, z którego się człowiek nie będzie cieszył. Można trafić, jeżeli macie do, jakby pieniądze do wydawania, do zaryzykowania. Można oczywiście się w coś takiego bawić, natomiast no ja radziłbym jednak najpierw wziąć coś takiego do ręki, jeżeli macie możliwość, a później dopiero się decydować na ewentualny zakup. Tak. Adaś tutaj wspomniał o stoisku. Przepraszam? To jest takie pół na pół. Możecie trafić świetnie, naprawdę. Może się okazać, że będzie to taki sztos, że wasz najlepszy zakup ever, a może się to równie dobrze okazać waszym największym smartfonowym rozczarowaniem w życiu. Adaś wspominał stoisko u Lefona w MWC. Ja powiem szczerze, że dwie rzeczy mnie uderzyły w tym roku na MWC. Pierwsza z rzeczy to ilość kradzieży, które były, dlatego że sporo ludzi, których obserwuję na Twitterze, zgłaszało rzeczywiście albo, że sami zostali okradzeni, albo, że ich znajomi dziennikarze, czy no, dziennikarze, blogerzy i tak dalej zostali okradzeni podczas targów. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, to Adaś zresztą chyba o tym pisał, drama na MWC z przywieszkami Huawei Huawei zastosował na stoisku przywieszki, które miały, tak jak Adam napisać, badać, gdzie ludzie zatrzymują się, najdłużej stoją, co najdłużej oglądają i tak dalej. Natomiast zrobiła się z tego jakaś drama, że Huawei śledzi ludzi, czy śledzi dziennikarzy na targach. No i trochę się złapałem za głowę, głównie ze względu na to, że nie wiem, czy wiecie, dziennikarze, którzy jadą na MWC, najczęściej w ogromnej większości instalują na swoich komórkach oprogramowanie MWC, które im podaje informacje, newsy, informacje o premierach, różne inne rzeczy, które to oprogramowanie właściwie w każdej chwili jest w stanie podać, gdzie człowiek jest. Nie w każdej chwili, po prostu podaje, bo masz mapkę, która na żywo ci obrazuje, gdzie na przykład, gdzie chcesz iść, szukasz sobie stoiska, pokazuje ci, gdzie masz iść i ty musisz mieć tą mapkę, bo w tej chwili już bez niej na targi nie wejdziesz. Natomiast Huawei dawał te przywieszki ludziom, którzy wchodzili na stoisko i wychodzącym odbierał po to, żeby przeprowadzić sobie badania na swoim stoisku. To, że jakieś melepety wyszły z przywieszkami poza teren stoiska, a później podniosły raban, że ojejku, a tu w środku jest jakaś elektronika, Huawei mnie śledzi. No sorry, Derek, ale to dziwne jest po prostu. Wiecie co, powiem tak, bo ktoś tam mi zarzucił w komentarzach, że bronię Huawei. Powiem tak, ja jestem ostatni do bronienia jakiegokolwiek producenta, w tym również Huawei, ale co napisałem w artykule? Moim zdaniem Huawei trochę dał ciałka pod tym względem, że nie zakomunikował wielkimi czerwonymi literami przy wejściu, jasno i wyraźnie. Znaczy powinni pilnować odbierania przywieszek i tyle. Jest, no. ale powinni na początku być wielkimi wołami i tu trochę chyba świadczy to też o nas, o dziennikarzach nie najlepiej,
Bo skoro ja dostaję jakąś przywieszkę, którą mam oddać przy wyjściu, która ma jakiś, widzę, że ma coś takiego większego, jakiś brelok, a z tyłu są napisy, to ja czytam, co tam jest napisane, choćby z małpiej ciekawości. I tam było napisane, do czego to służy. Jakbym zobaczył, że oni mnie trackingują, to pewnie bym położył tą przywieszkę gdzieś i sobie pochodził po stoisku i przy wyjściu oddał, albo po prostu bym olał temat i powiedział, dobra, niech se spadają, może w przyszłym roku postawią ciekawsze stoisko. I tyle. Natomiast ludzie po prostu byli tego nieświadomi, bo nie wiedzieli, że są badani na stoisku. Być może ktoś może niekoniecznie chciał się na to zgodzić. No to ten i po prostu moim zdaniem zabrakło informacji wyraźnej, że hej, będziemy badać twoje zachowanie na stoisku, którędy chodzisz i gdzie chodzisz. Jak nie chcesz, to nam o tym powiedz. Pomyślimy, co zrobić, tak? I oddaj koniecznie przywieszkę przy wyjściu, bo ona śledzi użytkownika, a my tylko chcemy zbadać nasze stoisko. No tego według mnie zabrakło, ale mówię, zabrakło też w ludziach, którzy wchodzili na to stoisko, takiej świadomości. I No nagle tak, ale nakręcili aferę. jestem w miejscu publicznym, jestem dziennikarzem, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej, No. zamkniętej przestrzeni targów. Nie dosyć, że nie czytam, wynoszę przywieszkę, której nie powinienem wynosić, to później jeszcze z tego robię wielki raban. Dokładnie, to jest na Trochę. tej zasadzie, no mówię, ale wiesz, Jacek, na tej zasadzie można by się było dorypać do wielu producentów, bo te przywieszki to nie jest żadne nowo, moi kochani. Ja już się z Będziemy takimi. powolutku, będziemy, słuchajcie, powolutku kończyć. Ja na koniec tylko No. powiem jeszcze o jednej rzeczy, że następny koniec czasów przychodzi. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że w Google jest panika po prostu niesamowita, dlatego że sztuczna inteligencja w Microsoftie bryluje w Bingu i nie tylko w Bingu. Wiecie, że Microsoft przejął, nie przejął, zaopiekował się firmą, która rzeczywiście wdrożyła tę sztuczną inteligencję, przede wszystkim jeżeli chodzi o teksty, ale nie tylko, bo sztuczna inteligencja już w tej chwili robi grafiki, robi cuda na kiju. Na razie ludzie nie bardzo wiedzą, jak do tego podejść, ale jest, o rany, jaka fajna rzecz. To nie jest średnia rzecz, ale to nie w naszym temacie jakby. W każdym razie w Google jest panika. Google na siłę próbuje szukać rozwiązań sztucznej inteligencji we wszystkich swoich możliwych usługach. Ja dzisiaj zauważyłem między innymi, że nie, przepraszam, tłumacz zwariował. Nie wiem dlaczego. Może próbowali sztuczną inteligencję wdrożyć. Życzymy dużym koncernom, życzymy prawdziwej inteligencji. Duże koncerny, ogarnijcie się. Ale małym też życzymy. Jeszcze chciałem o jednej rzeczy, bo mi się przypomniała wspomnieć. Związanej trochę z targami i z żenadą, bo parę razy już dzisiaj padło z moich ust słowo żenada, więc mam dla Was jeszcze żenadę miesiąca. Taka marka Unihertz, znana między innymi na przykład z mikroskopijnych smartfoników albo takich a la BlackBerry z klawiszkami, zmałpowała, słuchajcie, na Finga. Wypuścili, pokazywali na targach telefon ze światełkami na pleckach. Okej, światełka są niebieskie, a nie białe. Wow. Dobra, nie skopiowali. Wcale nie skopiowali na Finga, bo światełka mają inny kształt i mają inny kolor. No po prostu, no, Gadać, ale musimy się żegnać. dobra, trzymajcie się, poczytajcie sobie, bo to jest zabawne. Szef na Finga tam był na stoisku i zrobił sobie fajne zdjęcie z Wszystkiego uśmiechem. dobrego, trzymajcie się. No i wam też życzę uśmiechu. Cześć.